Najpierw co min kołt Andrzeja Piasecznego. Teraz z gwiazdor Gog Glebogs wygadał się, kim jest partner muzyka. Andrzej Piaseczny jakiś czas temu potwierdził krążące od lat plotki na temat swojej orientacji. Przyznał, że jest gejem i mało tego, żyje w szczęśliwym związku. O swoim ukochanym nie mówił jednak praktycznie nic. Teraz nieco więcej powiedział o nim jego kolega, Mariusz Kozak z programu Gog Glebogs. Andrzej Piaseczny o swoim partnerze. Popularny wokalista szczątkowo wypowiadał się o mężczyźnie, z którym dzieli życie. Przyznał wprost, że jego partner nie chce stawać się osobą publiczną, dlatego nie pokazuje go w mediach społecznościowych i nie wyjawia jego tożsamości. Dodał jednak, że oczywiście zna go jego mama, która zresztą z nimi mieszka, oraz najbliższe osoby, w tym sąsiedzi. Jak się okazuje, Mariusz Kozak również miał okazję go poznać. Jakie było pierwsze wrażenie? Kolega Andrzeja Piasecznego o jego partnerze. Mariusz Kozak rozmawiał ostatnio z Plotkiem i poruszył temat partnera swojego kolegi. Oczywiście nie chciał zdradzać osobistych szczegółów, bo Piaseczny i jego ukochany by sobie tego nie życzyli, ale opisał swoje pierwsze wrażenie. Okazuje się, że partner wokalisty jest osobą bardzo nieśmiałą. W pierwszej chwili zwracał się do Kozaka per pan, co nieco go zresztą oburzyło. Mężczyzna szybko skrócił dystans i przeszedł na ty. Andrzej Piaseczny odżył po ujawnieniu prawdy. Można było przypuszczać, że Andrzej Piaseczny poczuł się dużo swobodniej, gdy nie musiał już ukrywać tego, kim naprawdę jest. Potwierdza to także Kozak, który mówi, że od co min kołtu jego kolega zmienił się. Teraz jest jeszcze bardziej przebojowy i otwarty. Kozak dodał także, że bardzo cieszy się z tego, jak zareagowali na to fani piosenkarza. W końcu wcale nie ubyło mu wielbicieli. Wręcz przeciwnie, ci pochwalili jego szczerość i jeszcze bardziej go cenią.